Witam, ja jestem Promil, a dziś czeka nas Twilight. Do boju. Dokładnie tak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, ja jestem Promil. I tak, jesteśmy wyszykowani, gotowi, pełni do akcji, bardzo mocno przyszykowani, jak sami widzicie. Mamy też... polepszyłem nasz plecak, więc jesteśmy bardzo gotowi. Weźmy sobie jeszcze kamień w razie W. Jedzenia chyba nam nie braknie w razie W, no to wezmę sobie trochę ziemniaków. Pochodnie mamy. I czas na Twilight Forest, czyli coś, co chciałem od początku gry już zrobić, ale wiadomo, no nie wypada tak szybko tego robić, no nie? Dobra. Idziemy pierw spać, no i rano lecimy do Twilightu, Boże. Prawdopodobnie dziś pokonamy jakiegoś bossa, prawdopodobnie tylko Nagę, bo tak, no. Tarcza, właśnie, Promil, tarczę musisz wziąć. No, chodź. Dobra, pięknie, idę sobie naprawić kill-off, patrzcie to. Teraz jesteśmy i ile expa, ile rzeczy, nie? To jest niesamowite. Właśnie, lootbagi mam też do otworzenia. W sumie można otworzyć. Tarcza, daj mi tarczę. Tarcza mi się przyda. Bardzo mi się przyda. To oddajemy. To oddajemy. I mam tutaj lootbagi, więc można pootwierać. Fajnie, bardzo fajnie. Cyk, jedzonko, cyk. Dobra. To leci, no to kuźwa, miałem spać. Się zająłem nimi. Tą sypialnię trzeba też zrobić, kurczę. Bo dalej jej nie skończyłem. Dobra. Chyba mam wszystko, więc idziemy na górę, tam sobie... zrobimy, albo nie, zrobimy sobie w innym miejscu, ale musimy wziąć kwiatki, żeby urozmaicić nasze, wiecie, miejsce, gdzie otwierałem takie bloki, cyk, i gdzie otworzę jeszcze jednego. O, świetny lucky block, bardzo super lucky block, świetnie, lucky block. Dobra, weźmy sobie te żółte kwiatki, żeby, wiecie, była to taka nostalgia zachowana, powiedzmy. I jeszcze czerwone oczywiście. I lecimy do Twilightu. Cyk, cyk. Cyk. O, no dobra. Pyk, pyk. I chyba tyle, chociaż jeszcze tu wezmę te... Oj, o, dobra. Cloud Bootsy ratują, widzicie? Świetne one są. Dobra, więc lecimy do domku i chyba jednak sobie zrobimy to w domku, wiecie? Na razie to może powstać na środku tu, ale to tylko na razie oczywiście, bo my będziemy to wszystko tu zmieniać, co nie? Tu potem tego Twilightu nie będzie, ale na razie to tu może se powstać. I no. To może być błąd, ale nie musi. I właśnie, podkładajmy te rzeczy, które zdobyłem. Pałki, co ja odłożyłem? Coś odłożyłem, nie wiem. Cyk, cyk, to nie. To. To leci tu i tyle. Wiadra. No dobra. Raz, dwa, trzy. Cyk. Dobra, właśnie, nie mamy w ogóle źródełka wody. To też jest pewien błąd. Może dlatego, że nie robiłem jeszcze farmy, ale zrobię już sobie te źródełko. Tutaj na razie. No bo się może przydać do czegoś zawsze, nie? No dobra, to zaraz to zrobimy. Pierw oczywiście trzeba to wyłożyć, że to tak powiem. Cyk.
Tak, wiem, jeden za dużo chyba dałem. Wziąłem. Jednak za mało. Cyk. Cyk. No dobra. Wiader nie będę brał. Gdzie moje czerwone kwiatki? Już wiem, co odłożyłem. Co one tam robiły w ogóle? Wszystkie. Dobra. Pyk. 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 Yeah. Mamy portal do Twilight Forest. Dokładnie tak, więc nie ma na co czekać i go! Witam was bardzo serdecznie w Twilight Forest. Ach, czekałem na to długo. Blok lapisu, okej. No to co? Początkowo chyba trzeba ściąć drzewo. To jest zawsze ten krok, który się robi w Twilightie. Przypadkiem w moim przynajmniej w moim przypadku. O, to chciałem powiedzieć. Mamy kruiki. Ale kłyki nam teraz nie są przydatne. Wilki, które polują na kruiki, okej. No, póki co jest tu bezpiecznie. No, nie ukrywam. Bardzo chcę ściąć to drzewo. Co może spowodować ogromny lag. Weźmy, walnijmy te, zabijmy go. Zobaczmy, co z niego wypadnie. Achievement i mamy mięso. No to takie mięso też fajne. To można trochę se zabić, ale one uciekają tak. Nie wiem, czy świadomie, czy nie. O, takiego jeszcze nie widziałem ładnego. No, chodźże tu. Po lewo jest jakaś chata. Dobra, to zaraz. Tu też nie, to nie było. Tu mamy też coś bardzo fajnego, czym jest oczywiście świetlik, którego sobie weźmiemy, no i zetnijmy to drzewo. Jak już powiedziałem, że to zrobię, to muszę to zrobić. Uwaga na lag. Halo? Halo? I ono zawsze się ścinało. Ale skam. Ale skam. Szkoda. To zetnijmy to jeszcze raz. Szkoda bardzo. Chciałem go je ściąć. Jakie to w ogóle daje deski? Te ładne. Te bardzo ładne. Ale no, nie zdobędziemy ich, skoro się nie da ściąć tego. Więc cóż, może na innym drzewie. Co to tam jest? Inny biom, dobra. Chodźmy do tej chaty. To jest chaotyczny odcinek, ok? No. A weźmy se. Fajnie, będzie mięsko. What? Ej, mordo, ja chciałem dokonać zabicia baranki. Cyk. Baranek show. To właśnie on. Para, pa, para, 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 pa. Oj, 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 o. Okej. Nic. Ładna drabina i szkielety. Takie, no. Drabina bardzo ładna. No i fajne tutaj rzeczy oczywiście. No i mamy też słoik z świetlikami. To jest również bardzo, 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 bardzo fajne. A możemy otworzyć. Cyk. Mapa Twilightu. No dobra, chodźmy w tereny grzybowe. Tam jest też lód, okej. Dobra. Gdzieś miałem wypisane też... O, Nylium. Mam. Mam wypisane ten. Jak wszystkie pokonać. Więc dobra. Okej, fioletowa owca. Jo, jaka ładna. Też takie będę hodował. Czy to mi się całe zetnie? Tak, fajnie. Grzyby, grzyby.
to też. Mamy labirynt, ale to nie jest żadnego bossa, to jest po prostu taki labirynt, już wam go pokazuję. No, bijesz żywopłot, to on bije ciebie. No i tu są wilki, pająki ogólnie i no. Nie chcemy sobie walczyć tutaj z nimi, ale chcemy sobie wyróżnić skrzynię. Oczywiście te najciekawsze rzeczy. Arbuz, arbuz! Otwórz mi to. Halo? Halo? Co to jest? To jest dziwna skrzynia. No dobra. No to idźmy w poszukiwaniu bossa. Pierwszego bossa, którym będzie naga. Te dźwięki. Yo, dobra, spróbujmy to ściąć. Jest, da się w końcu. Pień dębu zmierzchu, okej. Ciekawie, ciekawie. Proszę, tylko nie cała siekiera. Proszę, by mi cała się nie zepsuła. To nie jest wysokie drzewo, no proszę cię, no. Proszę. Jest. Ale mało chcieliśmy. Ale dobra, mamy też cykaty. Bardzo fajnie, będzie klimat w domu. Na chacie. Ale fajna muzyczka tu jest. Okej. No co, tego już nie będę ścinał, ale sobie wejdziemy na to. 3D są te liany, wow. Pięknie to jest wszystko zrobione. Szkielet. Szkielet gdzieś. O, o! Ej, ja nie widziałem, że takie coś jest. Co to jest? Charm of Life. What? Ej. Ja nie wiedziałem, że to ma takie te. Wow. Ej, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Nigdy w życiu nie wiedziałem, że to normalnie ma jakby takie dungeony w sobie. Ale zajebiste te. Wow, ej, napiszcie, czy wiedzieliście o tym, czy nie. Jestem mega ciekaw. Dobra. Chyba więcej ich tu już nie ma. Może tu? Nie. Okej. No dobra. To gdzie byśmy chcieli się udać? Tu, uuu, jest pierwszy boss. Tam też był ten kopiec. Okej, chodźmy pierw do kopca. Zobaczyć, bo z tego co pamiętam, w kopcu jest jeden z bossów. Też. Albo i nie. Ja dawno nie grałem na Twilight'cie. Więc no, świetny jest soundtrack, to na pewno. Okej. Jest tu ten kopiec, tam mamy nagę. A w kopcu coś jest? Czy nic? Ty! Chwila, mordo. Nylium, weźmy to. No i świetnie. Świetnie, widzowie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bo to jednak nie jest łatwo zdobyć. Nigdy jeszcze w Minecraft tam nie dotarłem tak normalnie, więc fajnie, dobra, tepnijmy się tu pod to. O, domek kolejny, ale dobra, my idziemy na pierwszego bossa, jakim jest naga. No, będzie ciężko. Powiem tyle. Już jest jej ten... No. O nie, ja nie mam łuku. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ojejaj. Ojejajcia. Jest naga. Uleczmy się może. Serwer trochę mi nie odpowiada. W sensie świetny serwer.
jak ją bijemy, najlepiej w głowę, to je odbok jakby się skraca. Dobra, nie chciałbym śmierci w Twilight'cie. Co bije mocniej? 9. Okej. Okay. No dobra. Dość mocno już ją obiliśmy. Nie mamy złotych jabłek ani nic. O, o, widzieliście? Zniszczyłem jej odwłok trochę. Odwłok to ogon oczywiście. O to mi chodzi. No dobra. Widzieliście, jak jej zniknął? Ona się wkurza. To jest jakaś nowa mechanika. Dobra, naga mnie zabiła. Przynajmniej weźmiemy se łuk. To jest duży plus, bo o tym bardzo zapomniałem. Hero Bow. I strzały, bardzo mało strzał, nie mam strzał. No niestety, mogę już poodkładać te rzeczy z Twilight'u, ale na razie tego robił nie będę, bo i tak za niedługo to będzie koniec Wodzinga, więc no. Ostatni cios mieczem! Yeah! Pokonaliśmy nagę! Jej! I coś się zbagowało z jej łbem. Dobra, jest skrzynia. A w skrzyni trofeum i mamy jej skórę. Patrzcie to. Hehe! Mamy to. Yeah! Udało się. Bardzo fajnie, że już jednego bossa załatwiliśmy. I co? To będzie na tyle. W kolejnym odcinku pokonamy kolejnego, w sensie w kolejnym odcinku z Twilight'u, co nie oznacza, że to będzie kolejny odcinek jutro z Twilight'u, ale w kolejnym odcinku z Twilight'u lecimy na kolejnego bossa. Pokonaliśmy nagę. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa!